Dzień dobry Państwu. Miesięcznica smoleńska. Od czasu, kiedy nie rządzą już polityczni bandyci ze Zjednoczonej Prawicy, policja opłacana z naszych podatków nie tworzy kordonu wokół prezesa Kaczyńskiego i jego ekipy. Tym samym chyba nieco trudniej jest niszczyć Kaczyńskiemu wieniec, który bardzo konsekwentnie co miesiąc pod schodami smoleńskimi składa pan Zbigniew Komosa. Ale przypomnijmy sobie, kiedy prezes był maksymalnie bezczelny i kiedy w sposób skandaliczny traktował wieniec Komosy. O! Dlaczego pan niszczy wieniec? Dlaczego pan niszczy? Panie prezesie, dlaczego pan niszczy wieniec? Dlaczego pan niszczy wieniec? Dlaczego pan niszczy? To nie jest pańska własność. To nie jest twoje. Niszczy wieniec. Niszczy wieniec. Niszczy wieniec. To jest przestępca. Niszczy wieniec. To jest przestępca, który niszczy wieniec. To policja. Proszę mnie nie odpychać. Panie policjancie, zgłaszam popełnienie przestępstwa. Nie. Zgłaszam popełnienie wykroczenia. Ukradł wieniec. Nie, spokojnie. Nie będę spokojny, bo ten pan jest przestępcą. To jest przestępca. Przestępca, który niszczy. Panie policjancie, proszę reagować. To jest przestępca. Zniszczył. Zniszczył własność nie swoją. Zniszczył ten człowiek. To jest przestępca. Macie działać, policjanci. To jest przestępca. Bądź na bieżąco. Zasubskrybuj teraz. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta demolka odbywała się już po wygranych przez dotychczasową opozycję wyborach. Jednak policja, która ma wbite do głowy, że najważniejszych osób w państwie, albo trochę mniej ważnych, bo już nie będących właściwie kanclerzami tego kraju, nie wolno w żaden sposób tykać, no to Kaczyński może sobie spokojnie ten wieniec niszczyć. Pytamy dzisiaj Państwa na naszym kanale YouTube'owym, czy schody smoleńskie należy usunąć z warszawskiego placu Piłsudskiego. Odpowiedzi wciąż przybywa, ale tendencja jest jednoznaczna. Większość z Państwa twierdzi, że te schody usunąć trzeba. Pokazaliśmy to, co działo się zupełnie niedawno, ale dzisiejsza miesięcznica smoleńska to oczywiście kwestia najpierw zbiórki pisowców w kościele, który oczywiście cały czas sekcie smoleńskiej sprzyja. Dzień dobry wszystkim, to jest ten piękny poranek, a proszę Was, słuchajcie, jesteśmy na miesięcznicy. To jak zawsze. Nagrywasz? Tak. Milionerzy z PiS-u wsiedli i obowiązkowo udają się na mszę, a potem pod pomniki smoleńskie. Nie wiem, ale ja nie mogę. Coś pan zgubił. Witamy serdecznie, kłaniamy się. Idziemy dalej. Oj, to tylko tyle. Nie znajdę. Pamiętasz, a ten gościu wykluczył mnie z miesięcznicy, bez byłem wyprowadzany. Tak. No, zobacz. Pani kucharka. O, kucharka. Kucharka, słuchajcie. Wojtek, pani nie szuka. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Na razie wszyscy pisowcy karnie dreptają do kościółka z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, ale wiewiórki donoszą z okolic PiSu, że do przejęcia PiSu po prezesie Kaczyńskim szykuje się m.in. były premier Mazowiecki. Pytanie, za kim i gdzie oraz kto będzie wtedy dreptać. No dobrze, ale kiedy już wyszli z kościoła, który sprzyja sekcie smoleńskiej, jak większość polskiego kleru, to należało spojrzeć na plac Piłsudskiego. Tam niezależni obywatele, aktywiści społeczni i Zbigniew Komosa złożyli wieniec, póki co nietknięty jeszcze przez Kaczyńskiego. Słuchajcie, jest tabliczka nowa, zielona, pokażę, bo już jesteśmy tak blisko, już dało radę dojść. Pilnujemy. W pamięciu 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, które ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach, spoczywać w pokoju naród polski. I tu jest stop kreowany fałszywych bohaterów. To głosi tabliczka, która jeszcze jest umocowana do wieńca. Tam pilnujemy, żeby Suski nożyczkami nie jadł. Tak, no dzisiaj Marek Suski ma inną czapkę, więc może nie on. Zobaczymy. Pozdrowienia przekazał
czujesz się stały. Jak widzicie teraz tutaj już pozdrawiając drugiego etapu służby porządkowej, czyli kurs granaty, trzymamy się za ręce. Spoko na miło. Tu nas pan fajnie filmuje. Fajne mocowanie na telefon. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. To zarówno żałosne, ale też śmieszne, że w XXI wieku w państwie w środkowej Europie zwykli ludzie, chcący oddać cześć wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, muszą pilnować swojego wieńca, żeby jakiś perukarz albo inny karakan z warszawskiego Żoliborza nie rzucił się na ten wieniec i go nie zniszczył. A co do służby porządkowej, kiedy doszłoby do takiej sytuacji znowu, to ta służba nie powinna zwać się służbą porządkową, a służbą robienia totalnego bałaganu. No ale przyszedł w końcu moment, proszę Państwa, kiedy należało rzeczywiście przypilnować tego wieńca. Walka o wieniec następuje, proszę Państwa. I znowu pisowskie bydło kradnie nasz wieniec, próbuje go zniszczyć. Słuchajcie, znowu zniszczą wieniec, policja, droga policjo. Policja, prosimy o interwencję. Sorry. Wieniec niszczą. Oni filmuje, że niszczą. No, niszczą wieniec. Walka o wienie. Halo, nie napierajcie. Ej, No co nie napierajcie, nie? Bronimy swojego, no. A jednak zabolało prezesa, że wieniec niezniszczony. Zabolało. Czerwińska nie zniszczyła i Suski też nie dał. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Obronili własną piersią i nie ma w tym nic śmiesznego. Jeśli policja sama nie wie, że w takiej sytuacji należy reagować i nie dopuszczać do tego, żeby ktokolwiek, bez względu na to, kim jest, niszczył czyjąś własność, no to może pan minister Marcin Kierwiński wyda specjalne dyspozycje z okazji kolejnej miesięcznicy, żeby policja odseparowała tych szaleńców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy rzucają się na wieniec składany pod schodami smoleńskimi przez zwykłych ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na naszym kanale.